Siemaszko, cześć, witam, słyszę, zapraszam do kolejnego filmiku z Diablo. Dzisiaj sobie omówimy Tesla Dina. Także co, lecimy z tym koksem. Punkty, statystyki, jak chcemy rozdać statystyki? Statystyki chcemy rozdać tak, żeby mieć 136 zręczności i 103 siły. Resztę dajemy w życie. Dlaczego tak? No bo właśnie wymaga nam ostrze fazowe 136 zręczności. A zbroja, którą nosimy, to jest archońska zbroja płytowa. Także taka trochę inna wersja hardu, bo przeważnie hard chcemy robić w jakichś wysokich, pancernych armorach eterycznych dla pomocnika. A tutaj robimy w takiej lightowej zbroi płytowej, ze względu na to, że po prostu ona wymaga mało siły i wtedy nie musimy dawać tak dużo punktów statystyk w siłę. Wtedy dajemy sobie w życie resztę. Alternatywą jest założenie zbroi maga, która wymaga 55 siły tylko. Też można zrobić. I też można w takiej zbroi zrobić enigmę. Bardzo dużo osób robi w takich zbrojach enigmę, ze względu na to, że właśnie wartość siły jest tak niska, że nie musimy dać nic w siłę z samej enigmy. Mamy siłę na resztę rzeczy, jeżeli musimy nosić. Akurat w tym bidzie siła jest tylko potrzebna na armor, więc generalnie jak będziemy mieli enigmę w zbroi maga, która wymaga 55 siły, to nie musimy nic wtedy dawać punktów w siłę i dajemy resztę w życie, tylko pod zręczność co trzeba i lecimy. Dobra, zaczniemy od talizmanów. Także nie będę pokazywał tego wszystkiego, co tutaj mam. To postać była 2 dni temu zrobiona i tak naprawdę tutaj jest Meksyk w inwentarzu. Także jeżeli chodzi o talizmany, wyodrębniłem to, co najbardziej jest istotne, co byśmy tutaj chcieli mieć. Także chcielibyśmy mieć jeden... Znaczy inaczej, wszystkie talizmany byśmy chcieli mieć takie same, ale chcielibyśmy mieć takie, które wyglądają w ten sposób. 3 do maksymalnych obrażeń, 20 do skuteczności ataku i jeszcze, żeby ten talizman miał 7, nie 6, 7 do szukania. Także to by trzeba było tak razem ulepić jakąś ciastolinę czy coś i to zlepić, to by było jeden talizman, więc taki byśmy chcieli mieć talizman. Ja niestety taki nie posiadam, ale taki byśmy chcieli, bo docelowo ten build to jest build do szukania, endgame'owy build do szukania przedmiotów, czyli duża ilość Magic Finda. Oczywiście jakąś fortunę Geda chcemy mieć, pochodnia by się przydała, no jak macie Anihilusa to super. Niestety samemu jest trochę ciężko to zrobić, tak troszkę. Dobra, i teraz przejdziemy sobie do przedmiotów. Może te najbardziej grube na koniec, także co, nakładnia rąk, kolczaste rękawiczki, na koszmarze możemy to jak najbardziej znaleźć. 20 do szybkości ataku, 350 do obrażeń zadanych demonom. No i tyle, that's it. Mamy coś tam do obrony. Chociaż 50 odporności do ognia to takie, też jest dobre w sumie. Także dosyć fajne, ciekawe modyfikacje tutaj mamy. 20 do szybkości ataku jak najbardziej fajne, 350 obrażeń zadanych demonom, super. Mamy ponad 500% obrażeń do demonów, to jest crazy. Plugawa pętla, pierśnie, jakiś żółty. Po co mi on? No po to, że daje do siły, do zręczności. To jest super. Wszystkie resy. Na truciznę też daje dużo, co szukałem czegoś właśnie po trucizny, bo trucizny nie miałem wymaksymalnych odporności. To, że mamy 5 many wykres na każde trafienie, to w tym bindzie nie jest jakoś super istotne, ale zawsze będziemy mieli tą manę, która będzie pozwalała nam kontynuowanie szarży. Więc jest spoko. Tutaj najbardziej istotnym aspektem jest to, że daje nam do siły, do zręczności i te punkty możemy dać w witalność zamiast w siłę i w zręczność. Następną rzeczą mamy sznur uszu, demoniczny pas, 8 punktów zdrowia wykreślone za każde trafienie, to jest max roll tutaj. Mamy zmniejszone otrzymywane obrażenia o 12%, także rola mamy pomiędzy 10 a 15, oczywiście chcemy mieć 15 i będziemy wtedy mieli redukcję otrzymywanych obrażeń o 15%. Następnym przedmiotem jest kruczy lód. 20 zręczności nam daje, 20 absorbacji zimna. To jest bardzo super, ze względu na to, że znowu nie musimy pompować tego dexa, tej zręczności, żeby nosić fazowe ostrze, które wymaga 136 zręczności aż. Także fajnie, do zręczności absorbacja zimna. Mamy skuteczność ataku, co w tym bidzie też jest bardzo istotne. Jeszcze mamy jakieś obrażenia od zimna. No i oczywiście odporność na zamrożenie, co jest super, mega fajne, przyjemne. Jest rzezi, buty. Co one nam dają? 30% do poruszania się, szybkość poruszania się, 15% szansy na druzgocące uderzenie, 15% szansy na zabójcze uderzenie, 10% szansy na otwarcie rany. Także te wszystkie mody nam też się dodają i są bardzo fajne i przyjemne ze względu na to, że gramy postacią, która zadaje obrażenia fizyczne. To jest hybryda, w sumie zadaje wszelakie obrażenia, ale jeżeli chodzi o sam Zeal,
czyli o sam zapał. Zadajemy dużo obrażeń fizycznych, także te modyfikacje dodają się do tego, szansa na druzgocące uderzenie, na zabójcze uderzenie i na otwarcie rany. Także jeździec rzezi jak najbardziej best in slot. Znowu buty z koszmaru. Teraz sobie najedziemy na amulet Gniew Lorda. Jeden do wszystkich umiejętności, 20% do szybkości ataku, dodaje obrażenia od błyskawic, szansa na zabójcze uderzenie. Także fajnie, bo to się dodaje do butów i do mieczyka. Zaraz najedziemy na żal też, że mamy bardzo dużo szansy na zabójcze uderzenie. 35% odporności na błyskawice. Amulet też możemy wydropić na koszmarze, na balrunach jak najbardziej będziemy robili bala na koszu. Więc to w kwestii tych wszystkich przedmiotów to koszmar. Bazę pod hard też można wydropić jak najbardziej na koszu. I teraz przejdziemy do czego tutaj przejść, Przejdziemy do mieczyka może. Także fazowe ostrze. Etir, Lo, Malral. Także potrzebujemy Lo. Tutaj też potrzebujemy do harta Lo. Także dwa Lo już jest dosyć drogo, tak? Jeszcze będzie drożej niestety, no ale taki build, co zrobić? Bardzo duża szybkość ataku, 35% szansy rzucenia 15 poziomowego zaklęcia jad, gdy atak dosięga celu, także generalnie w ogólnym rozrachunku jak atakujemy, to dostajemy 15 poziom jadu, który zwiększa nam obrażenia i mamy bardzo wysokie obrażenia od trucizn. Także to jest bardzo dobre, bo możemy łamać immuny dzięki temu stworów, które mają obrażenia na ataki fizyczne. No more. 34% do szybkości ataku, 390 do obrażeń, co jest spoko dla smitera. Ignoruje obronę celu tylko jeżeli tym celem są stwory niebosowie. Ignoruje 25% obrony przeciwnika, tudzież minus 25% obrony przeciwnika przy każdym ataku. To działa na bossach. Później mamy 161 obrażeń zadanych demonom, zależnie od poziomu postaci, także ta wartość wzrośnie jeszcze, bo poziom jest dosyć niski, 8,6 aktualnie. Dodaje 5 do 30 obrażeń od ognia, minus 25% odporności wroga na truciznę. I to jest właśnie super, bo dzięki temu łamiemy właśnie odporności tych stworków jakichś tam fizycznych. Wiadomo, wtedy ten zapał nie ma takich obrażeń, ale tą trucizną zabijamy, czyścimy te stwory. 20% szansy na zabójcze uderzenie, bardzo fajnie. Uniemożliwia leczenie się potworów, no z tym to tak do końca nie wiem jak to jest, bo... Jak wczoraj robiłem Duriela i sobie zmieniłem na Zeal ze Smite'a, to zaczął się leczyć skurczybyk, więc... Jakich potworów? 2 do many za każdego zabitego przeciwnika, 15 do zdrowia za każdego zabitego przeciwnika. Dobra, lecimy dalej. Mamy hard, archońską w zbroję płytową. Archon Plate. Archońska. Ciekawe. El Sol Dollo. El Sol Dollo. 20% szansy rzucenia 15 poziomowego zaklęcia zamrażająca zbroja przy otrzymywaniu trafienia. Także jak ktoś nas łupnie, to nam się załącza 15 poziom zamrażenia tej zbroi, który podkręca nam obronę. A zbroja ma czarodziejka. 25% do szybkości rzucania czarów, to nie jest tutaj istotne, ale jest. 300% do obrażeń, czyli z zapału o 300% mamy zwiększone obrażenia, 200% do obrony, także dlatego taka wysoka obrona jest, 1400 prawie obrony. 15 do obrony, jeszcze daje 86 do zdrowia, zależnie od poziomu postaci, aktualny poziom 86. 7 przywraca zdrowia, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, 7 punktów przywracania zdrowia. 5% do maksymalnej odporności na błyskawice, to jest super. 26 do wszystkich odporności, to też jest super. Zmniejsza otrzymywane obrażenia o 7 punktów, to nie jest istotne w ogóle, bo co nam tam 7 punktów daje, jak ktoś nas zaatakuje za 2000, tak? 12% otrzymanych obrażeń przechodzi na manę, to jest fajne bardzo i jeden do promienia światła, także będziemy lepiej widzieć jak nam ber wypadnie. A tak wiecie, po ciemnej mapie biegać to słabo, a tak będzie jaśniej. Dobra, przechodzimy teraz do dwóch snów. Sen, Święta Tarża i Diadem. Dlaczego takie wybory i w ogóle jakich baz szukać? Także ja osobiście wybrałem Diadem ze względu tylko na to, bo Paladyn w Diademie bardzo fajnie wygląda, się prezentuje. I to będzie w sumie jedyny build, jakiego Paladyna zobaczycie w ogóle gdziekolwiek, który ma Diadem na głowie, bo nie ma innego buildu z Diademem na głowie. Więc jak ktoś wybiera Dreamy i robi sobie w kościanym obliczu, no to ogólnie kościane oblicze można mieć w Zealerze, bo można założyć spojrzenie wampira i będzie wyglądało bardzo podobnie. Chociaż spojrzenie wampira jest zielone, więc
No, ale będzie podobnie, wiecie o co chodzi, będzie czaszka na głowie, więc ja akurat chciałem mieć nakrycie głowy, które właśnie prezentuje się w taki sposób, a nie inny, bo jest po prostu specyficzne dla tego typu buildu. A jak będziemy mieli założony inny hajam, to generalnie, no dobra, te aury. Aury dają znać po sobie, że to jest Dreamadin, Tesladin. Never mind though, po prostu wybrałem, bo kozacko wygląda, ale jak chcecie, to sobie zróbcie w czymś innym. Dobra, jeżeli chodzi o tarczę, o bazę, to chcielibyśmy znaleźć. Tutaj co mamy? Tu mamy świętą tarczę. Może być arkańska rondela też. Bardziej chodzi o to, żeby tarcza w sobie miała 36 do wszystkich odporności. Jest to okej. Raczej chcemy mieć 40. Max roll to jest 45 do wszystkich odporności. Zmierzam do tego, że jak już robimy tak kozackie słowo runiczne, które jest drogie, to nie chcemy robić tego w byle jakiej tarczy. Więc osobiście uważam, że im większe odporności, tym lepiej. Ja bym zrobił w minimum w 40, ale wy będziecie robili w takiej, jakiej uważacie, więc ja bym robił minimum 40. Jak macie wyżej, to super. Ja zrobiłem 43. Tutaj była 43 do wszystkich odporności, dlatego mamy wszystkie resy 57, bo roll odporności ze słowa runicznego sen jest pomiędzy 5 a 25. No niestety trafiłem bardzo słabo, bo 14 tutaj i 11 tutaj, więc trochę smutaski, ale no wyrzucał do vendora nie będę, nie? Dobra. Także mamy diadem, mamy 10% szansy na rzucenie 15 poziomego zaklęcia zamęt przy otrzymywaniu trafienia. To jest super, bo ten confusion powoduje to, że ten zamęt powoduje to, że te stwory atakują i czada, także siebie nawzajem, wzajemnie tudzież. Po wyposażeniu zapewnia aurę święty wstrząs na poziomie 15, dlatego jak mamy założone obydwa przedmioty, to mamy 30 poziom tej aury tutaj świętego wstrząsu. Święty wstrząs, mówię, że błogosławiony. Święty wstrząs. Okej, będę pamiętał. Muszę zacząć więcej grać w polską wersję. 20% do szybkości odzyskiwania równowagi, to jest bardzo fajne. 30% do obrony, 186% do obrony, 10% do żywotności, 5% do maksymalnej wartości punktów zdrowia. Bardzo fajnie. Bardzo podnosi punkty zdrowia, jak widać. Jest to 53% do many, zależnie od poziomu postaci. Mana nie jest istotna, ale spoko, dobrze jest mieć zawsze do tej szarży będzie. 11 do wszystkich odporności, co już wspomniałem, tudzież napomknąłem, że właśnie i tak dobrze by mogło 5 tam dać, więc 11, uff, jest dobrze. Szkoda, że nie 20, chciałbym tak 20, no ale nic. 22% szansy na zdobycie magicznych przedmiotów, także jak mówię, build docelowo endgame'owy opiera się na szukaniu magicznych przedmiotów. Jak najbardziej, teraz przejdziemy do tarczy. Znowu mamy sen, święta tarża i... Znowu to samo, mamy po wyposażeniu zapewnia aurę świętego wstrząsu na 15 poziomie. Te aury się nakładają, zaraz wytłumaczę w drzewie umiejętności, jak rozdać skille. 10% szansy rzucenia 15 poziomowego zakręcia zamęt przy otrzymywaniu trafienia, także mamy takie same modyfikacje. W tarczy mamy trochę inne, bo tarcza nam nie daje 5% do maksymalnej wartości punktów zdrowia, natomiast daje nam bardzo dużo zdrowia. 30 prawie procent do szybkości odzyskiwania równowagi, 30% do obrony, 157 do obrony, 10 punktów żywotności, 50 punktów zdrowia, także też dużo zdrowia nam daje ta tarcza, jak najbardziej. 53 do many, zależnie od poziomu postaci, 57 wszystkie odporności, co już wspomniałem, tu jest roll 14, więc też taki średni na jeża, ale mówię, do vendora sprzedawał nie będę. 22% szansy na zdobycie magicznych przedmiotów, także sen, jojach pól, estir lo mal ral, El Sol Dollo, także dwa lo i dwa pule są potrzebne, plus sama baza 40 plus all rest będzie stała, myślę, oma. Nie wiem, może ktoś za Vexa sprzeda. Jeżeli chodzi o perfekcyjną bazę, na pewno będzie stała, nie wiem, myślę, lo nawet. Lo, jeżeli chodzi o Smithera, perfekcyjna baza pod Smithera eteryczna z max resami, to lightowo Bera można brać, więc. Bo to są rzeczy, które praktycznie nie wypadają, nie są spotykane, bo. Może ktoś trafić tarczę 44 all rest, może ktoś trafić 43, może ktoś trafić, wiadomo, 28, 35, whatever, ale żeby trafić perfekcyjną tarczę, której akurat szukamy, wiecie o co chodzi, z miejscami na klejnot też, żeby tu były 3, a nie jedno, bo można trafić tarczę, która ma 45 all rest i będzie miała jeden socket i komu taka tarcza, nikomu się nie przyda, dlatego te przedmioty są tak dużo warte. Dobra, teraz przejdziemy do omówienia umiejętności. Bardzo prosto, pierw maksujemy aury defensywne. Dajemy sobie na maksa odporność na błyskawice i na maksa zbawienie. Tych skilli kompletnie nie używamy, ale one podkręcają, zwiększają święty wstrząs. Jak widzicie, premia świętego wstrząsu to jest odporność na błyskawice i zbawienie. 12% i 4%.
Także to jest bardzo istotne, żeby to było wymaksowane. Później następną rzeczą bardzo istotną jest rozdanie tylko tych trzech umiejętności i nie dajemy nic w święty wstrząs. Ale jak to? No właśnie nie możemy nic dać w święty wstrząs. Dajemy w moc, dajemy w święty ogień, dajemy w święty chłód, bo te umiejętności trzeba rozdać, żeby móc dać święty wstrząs, czyli siłą rzeczy aktywujemy to. Aktywujemy to, że ten skill będzie działał. Dlatego po założeniu tych dwóch snów będziemy mieli tą aurę na 30 poziomie. Te przedmioty nakładają się na siebie, a w momencie, kiedy dacie jeden punkt tutaj, to ten święty wstrząs, ten jeden punkt przejmie kontrolę nad tymi świętymi wstrząsami, które nosimy na sobie. Także nie dajecie tutaj nic, nie dajemy tutaj nic. I później chcemy oczywiście mieć aurę przekonania na poziomie 25. Ja to robię tak. Dlaczego na 25? Na 25 ze względu na to, że wtedy łamiemy wszystkie odporności w grze. Będziemy mieli dokładnie minus 150% wszystkich odporności w grze. I po prostu wszystkie stwory, które mają odporność na błyskawice, nie mają tej odporności w ogóle. Żeby uzyskać to, ja to robię tak, akurat w tym buildzie, że mam amulet 1 do poziomu, pochodnie, także mamy 4 do umiejętności i robię okrzyki z CTA, a nie wspomniałem o CTA. Oczywiście pod zamianą broni mamy wezwanie do broni i ducha, który nam zwiększa szybkość rzucania czarów, także szybciej rzucimy te okrzyki. Tutaj mamy umiejętności dowodzenia rozkazów i okrzyk bojowy. Także sobie rzucamy te okrzyki. Jak widzicie, mamy dowodzenie i dowodzenie nam zwiększy umiejętności wszystkie o 1 i będę miał oczywiście, teraz zmieniłem 27, zmieniłem, oczywiście tak nie biegam. Zrobię okrzyk i będę miał na 25 poziomie. Można to inaczej zrobić, można to zrobić w taki sposób, że damy sobie tutaj siatkę arachnidów i tutaj sobie damy enigmę, więc będziemy mieli 2, 3, 4, już mamy 7 do poziomu z pochodnią, więc wiadomo, siłą rzeczy jak mamy 7 do poziomu, to damy sobie na poziom 17, bo będziemy mieli jeden poziom z okrzyków. Więc damy na 17. Ja musiałem dać na poziom 20 na maksa, żeby mieć poziom 25. Także pamiętajcie, aura przekonania poziom 25 musi być, żeby ten build funkcjonował. Walka. Dajemy sobie po jednym, żeby dojść do świętej tarczy, bo święta tarcza jest bardzo fajna, bo mamy więcej obrony, mamy zwiększoną szansę na blok. Także siłą rzeczy powinniśmy mieć max bloka albo prawie max bloka. Poświęcenie i w zapał. Pierwsze maksujemy poświęcenie, także pierwsze już po tych wszystkich umiejętnościach, żeby mnie zrozumieć, żeby nie wprowadzić kogoś w błąd. Także odporność na błyskawice, zbawienie, przekonanie. Tutaj sobie po jednym punkciku we wszystko, żeby dojść do świętej tarczy. I jak już mamy to wszystko, to wtedy sobie maksujemy poświęcenie, bo poświęcenie zwiększa nam zapał o 12%. Zobaczcie. Premia na zapał, poświęcenie 12%, a później dajemy zapał. No i to tyle. I to tyle w kwestii buildu. Także dziękuję za uwagę, zapraszam do kolejnych filmików z Diablo. Zapraszam do subskrybowania, do share'owania, do lajkowania, tudzież dislajkowania. Jak ktoś ma zły dzień, to proszę się wyżyć, nie ma problemu. Mnie to nie boli. Co, może jakieś pytania, tudzież odpowiedzi. Od razu można zadać odpowiedź też. Ja zadam pytanie. Ja tak heheszkuję. Dobra, także dziękuję za uwagę, do usłyszenia. Zapraszam na kolejny filmik z Diablo, zapraszam na stream. I to było na tyle, także miłego dnia. Trzymajcie się, na razie, cześć, hej.